Witam, Damian Wodarczyk, Mazur TV. Już za chwilę Mazur rozegra pierwszy w tym sezonie mecz na własnym stadionie w Radzyminie, a zmierzy się w nim z Olimpią Warszawa. W poprzedniej kolejce zespół przeciwnika pokonał Amur Wilga 4-1, a Mazur zremisował z Markowią Mark 1-1. Na chwilę przed pierwszym gwizdkiem jest ze mną zawodnik Mazura Dawid Gaucha, który wzmocnił szeregi pierwszego zespołu z drużyny juniorów. Dawid, dziś jesteś ponownie w roli zerwowego, ale miejsce w 18-osobowej kadrze cieszy. Cały czas czekasz na debiut w jedynce i zapewne jesteś głodny gry. Czy masz jakieś własne cele na ten sezon? Własne cele na pewno. Będę chciał przebić się do pierwszego zespołu, do pierwszego składu, a cele drużynowe to na pewno awans. My gramy o 3 punkty w każdym meczu. Myślę, że nie chcemy tutaj odstawać i walczyć o czołówkę. A co myślisz o waszych poprzednich wynikach? Napawają cię optymizmem? Na pewno tak, graliśmy z czołowymi zespołami poprzedniego sezonu, z Markowią, ze Skolą, która jest faworytem do awansu w tym sezonie, dlatego remisy na pewno nie są złymi wynikami, jesteśmy zadowoleni, trener również. Czy odczuwasz presję związaną z występami w lidze okręgowej? Jeszcze na wiosnę grałeś w swoim juniorskim roczniku, to pewien przeskok. Nie, aczkolwiek jak na ostatnim meczu trener mnie zawołał z rozgrzewki, to troszeczkę delikatna trema się pojawiła, jednak myślę, że nie będzie to jakoś bardzo stresujące. A czy masz jakieś dalej idące cele związane z piłką, może jakieś marzenia? Na pewno chcę grać w wyższej lidze, ale jeszcze nie teraz. Teraz skupiam się na tym, żeby przebić się do pierwszego składu zespołu i wzmocnić drużynę. Myślę, że z wiekiem i podniosę swoje umiejętności i będę celował w wyższej ligi. Dobrze, dziękuję Ci za tę krótką rozmowę i życzę najszybszego debiutu. Dziękuję.
Wiem, że to nie jest bez Powtarzajcie za mną. Chwilę temu wynikiem 2-1 zakończył się mecz pomiędzy Mazurem i Olimpią Warszawa. Jest ze mną zawodnik Mazura Marcin Jadczak. Marcin, 2-1, gratuluję zwycięstwa. Co było kluczem do wygranej? Myślę, że zespołowa walka, gra do końca. Było ciężko, pokazaliśmy mimo wszystko ciąg na bramkę, tam sytuacji za dużo nie było. Aczkolwiek wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, zawodnicy nam trochę pomogli, wbili bramkę samobójczą i wyszło jak wyszło. Dzięki temu wszystkiemu, co dzisiaj pokazaliśmy na boisku, wygraliśmy. I co, cieszyć się z pierwszych 3 punktów w lidze okręgowej, 2 remisy wcześniej, jedziemy do przodu. Zaskoczyła Cię czymś gra przeciwnika? Szczerze powiedziawszy, nie zaskoczyła mnie zbytnio. Zagraliśmy początek słabiutko, było wyrównanie, strzeli nam na początku pierwszą sytuacją od razu bramkę, co nas trochę podcięło, aczkolwiek potrafiliśmy się podnieść i iść za ciosem. Przed przerwą wbiliśmy bramkę na 1-1, gdzie tam Piotrek ładnie wyskoczył, strzelił z główki. Gdzie tam zawodnicy dostali później, jeden zawodnik dostał czerwoną kartkę, co nam oczywiście pomogło, aczkolwiek w drugiej połowie już ciężko było. Bronili się wszyscy w 10 na swojej połowie i no i ciężko, trochę szczęścia pomogło na końcu i się udało. Czyli rozumiem, że to nie jest wasz maksymalny poziom, będziecie grać jeszcze lepiej?
z każdym meczem będziemy się rozkręcać. Ten mecz był, myślę, że naszym średnim, że tak powiem, z Markowiem zagraliśmy dużo, dużo lepiej. Aczkolwiek no, trzeba się cieszyć 3 punktów, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Kibice Olimpii przyjechali w bardzo dużej sile, nie działało to na was demotywująco? Nie, właśnie wręcz przeciwowało nas to jeszcze bardziej. Nasi kibice Olimpii stworzyli fajny tam spektakl na trybunach, że tak można powiedzieć. Było fajne to popatrzeć, przyjemnie, to wszystko tam budowało siebie, nie? Dobra. Dzięki za rozmowę i życzę powodzenia w kolejnym meczu. Dzięki wielkie.